Wspiera duchowo i pomaga materialnie. Lwowska Katedra Łacińska aktywnie angażuje się w wolontariat. Po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę po 24 lutego, po pojawieniu się pierwszych uchodźców, bombardowaniach też Lwowa, słyszymy w szczególny sposób słowa Jezusa, przekazane przez Ewangelistę Mateusza, gdy Chrystus mówi do apostołów: to wy dajcie im jeść. Tak o społecznym zaangażowaniu wspólnoty katedralnej mówi proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ksiądz prałat Jan Nikiel, ponieważ w ciągu ostatnich 70 dni życie parafii katedralnej bardzo się zmieniło. Witamy serdecznie księdza prałata, dziekana lwowskiego dekanatu, księdza proboszcza parafii katedralnej. To jest taka ogromna odpowiedzialność, leży na księdzu jako przedstawicielowi archidiecezji lwowskiej tutaj na tych terenach, które w takim pierwszym rzędzie stoją, przyjmując uchodźców ze wschodu i centralnej Ukrainy, ludzi, którzy są teraz pozbawieni dachu nad głową, wszystkiego, do czego się dorobili przez te wszystkie lata. Jak parafia, katedra, dziekanat włącza się w tą pomoc, jak pracuje, jak funkcjonuje w ogóle katedra w takich trudnych wojennych czasach, które przeszło nam doświadczyć? To prawda, od początku wojny bardzo wiele się zmieniło. Przede wszystkim sama świadomość i to, że są naloty, powoduje, że tę wojnę odczuwa się prawdziwie. Drugim momentem, w którym bardzo widzimy tę wojnę, to właśnie ci, którzy przyjeżdżają, uciekają ze wschodu. Trzeba powiedzieć, że nasza parafia, zarówno kapłani, jak i świeccy, od początku wojny zaczęliśmy włączać się w akcje pomocy. Najpierw dzięki współpracy z naszą fundacją Dajmy Nadzieję zaczęliśmy przyjmować pomoc humanitarną od Fundacji Zaprzyjaźnionej w Polsce Semper Fidelis na rzecz archidiecezji lwowskiej, a także od Caritas archidiecezji przemyskiej. To doprowadziło do tego, że w ciągu tych 5 tygodni przyjęliśmy ponad 70 tirów i tyle samo wysłaliśmy na wschód. W tej chwili pomoc jest realizowana troszkę w innym sensie, ponieważ z Polski już mniej nadchodzi tej pomocy humanitarnej. Natomiast nieustannie nasi księża, siostry, ludzie świeccy wyjeżdżają na dworzec i tam karmią tych, którzy tego potrzebują, przyjeżdżają ze wschodu. To ta aktualna pomoc. Oczywiście katedra działa jak działała, czyli wszystkie nabożeństwa, msze święte są odprawiane. Oprócz tego codziennie jest wystawienie Najświętszego Sakramentu przez cały dzień. Jest możliwość spowiedzi niejako w każdej chwili. Katedra też przygotowała się na to nieszczęście, jaką jest wojna, poprzez ochronę witraży czy jakichś najważniejszych rzeczy w katedrze. Oczywiście nie jest to możliwe całkowicie przygotować się, ale próbujemy chociaż cokolwiek uratować, jeśli by doszło do jakichś bombardowań tutaj blisko. Natomiast trzeba nam myśleć także o dalszych działaniach. Na świetlicy naszej parafialnej, gdzie teraz dzieci nie ma, bo większość wyjechała do Polski, przyjmujemy uchodźców, z nimi współpracujemy. Oni również angażują się w pomoc tym uchodźcom na dworcu, rozdając kanapki, siostry pieką placki, jest herbata gorąca, jakieś soki, to wszystko jest codziennie dowożone. I jesteśmy jedną z wielu organizacji, która tak naprawdę pomaga tym ludziom. Natomiast drugą sprawą to jest właśnie pomoc długofalowa. Przygotowujemy się na nią, przygotowując ośrodek duszpasterski, jaki mamy pod Żółkwią w Lubelni, gdzie w tej chwili robione są łazienki w takich domkach kampingowych
i chcemy być przygotowani na taką ewentualność, jeśli będzie potrzeba tych mieszkań dla uchodźców, to także i tam będziemy mogli ich skierować. W tym ośrodku w Lubeli też pomagają przy pracach wykończeniowych uchodźcy. Tak. Ci, którzy mieszkają tutaj u nas na Świetlicy, zaproponowali sami, że chętnie pomogą. Codziennie od 7 do godziny 6 wieczór wyjeżdżają tam. To jest blisko 60 kilometrów i pracują na potrzeby właśnie swoich braci. Na ile jest to ważne, żeby Kościół angażował się w te sprawy, które są dla organizacji jakichś tam socjalnych na przykład bardziej zarezerwowane? Kościół powinien ogarniać duszpasterską działalność, a służbom socjalnym zostawić ich działkę. Czy to nie tak działa? Jak wytłumaczyć ludziom, czemu Kościół wszędzie pełno, wszędzie się gdzieś wpycha, pomaga? Po co na dworzec jeździć? Słyszałam głosy. Czemu kapłani nie siedzą w katedrze? Czemu, nie, czemu muszą się na dworzec z kanapkami wybierać? Wystarczy posłuchać Pana Jezusa, który mówi, patrząc na głodnych, mówi do apostołów, wydajcie im jeść. To jest wystarczający chyba przykład, że Ewangelia to nie tylko słuchanie, mówienie, ale to przede wszystkim życie według tej Ewangelii. Jeśli ktoś poda kubek spragnionemu, to jakby Jezusowi podawał. Nic nadzwyczajnego. Nasze nie tylko dobre chęci, ale to jesteśmy do tego zobowiązani. Jesteśmy zmuszeni wręcz Ewangelią. Nie ma innej opcji. Ewangelia bez uczynków martwa jest. Najtrudniejsze w tych wszystkich dniach od 24 lutego. Jakie są takie wyzwania, którym naprawdę trudno podołać? To przede wszystkim ogrom tej biedy, ogrom tego tragizmu w życiu tych ludzi. Tu nie chodzi tylko o to, żeby dać im kanapkę, ale to, co oni przeżyli, zachowają na całe życie, zwłaszcza dzieci. Mieliśmy tutaj tych, którzy przyjechali z rejonów, które były pod obstrzałem. Wystarczyło, że we Lwowie pojawiła się, usłyszeliśmy syrenę. I wówczas dzieci przerażone tulą się do matek, płaczą. To pokazuje, gdzie jest ten największy dramat w sercu człowieka.